No dobrze, a więc tak. Dzisiaj opowiem o tym, jak można stworzyć kryształki siarczane miedzi. Potrzebne nam będą... Tak, siarczane miedzi. Można to kupić na Amazonie, eBayu, Allegro, gdziekolwiek, w sklepie ogrodniczym. Potrzebna będzie miska lub jakikolwiek inny pojemnik, w którym będą rosły nasze kryształki, łyżeczka oraz gorąca, zagotowana woda, w której to rozpuścimy nasz siarczan miedzi. No więc po pierwsze, nasz siarczan miedzi najlepiej pentahydrate, czyli pięciowodór. W Polsce nie mieszkam, więc nazwy poprawnie nie znam. Miska, która niestety tu jest ubrudzona, oraz gorąca woda. Miska jest ubrudzona, ponieważ wykonałem próbę wcześniej, lecz nie wyszła. Nie udało się nagrać. Więc nalewamy wody do naszej miski. Gorącej wody oczywiście. Może być pełno, trzeba pamiętać, że ona wyparuje. Następnie ostrożnie łyżeczką nakładamy siarczaną miedzi. Musimy uważać, gdyż po prostu jest on irytujący, więc po jakimkolwiek kontakcie ze skórą należy umyć ręce. Mieszamy i upewniamy się, iż cały siarczan miedzi został rozpuszczony. Ja tutaj tego nie zrobiłem, gdyż może być potrzebna duża ilość siarczanu miedzi. No to po prostu mi tutaj nie stać. Znaczy może mnie stać, ale po prostu nie robię tego na poważnie, więc postanowiłem tego nie robić. Kolor powinien być o wiele ciemniejszy, niebieski, można się domyślić. Ustawiamy to na kilka dni. Czekamy, aż kryształki zaczną się formować. Po paru dniach je wyciągamy. Może to zajmie tydzień, może dwa. Tutaj właśnie widzimy efekty naszego rośnięcia, hodowania kryształków. To są moje. To zajęło mi około tygodnia, może dwa. Między tygodniem a dwoma. Wszystko zależy od czystości wody. Najlepiej robić jest to w dystylowanej wodzie, lecz nie każdy może mieć do takowej dostępu.